Pan Stanisław jest bodajże ostatnim introligatorem w Jeleniej Górze, który oprawia książki metodą tradycyjną. Swoją przygodę z zawodem rozpoczął 60 lat temu. Dziś swój niewielki warsztat ma w siedzibie wydawnictwa Adrem, gdzie wykonuje ten ginący już zawód. Zaczęło się kiedyś, jako młody chłopiec, interesowało mnie to, jak powstaje książka, jak powstaje słowo drukowane i te dalsze technologie. No i tak, mając 14 lat, już zacząłem coś próbować w tym kierunku. Ale nie było kogoś, kto by mnie mógł przeszkolić, żeby mógł zdać egzaminy, więc wybrałem się do technikum mechanicznego, a właściwie do zasadniczej szkoły metalowej. Ale zauważyłem, że to nie jest dla mnie i po półtora roku zrezygnowałem i rozpocząłem nauczanie w dolnośląskich zakładach, uczenie się w dolnośląskich zakładach wyrobów papierowych. No tam trochę byłem, tak jakby powiedzieć, zaskoczony ilością tego sprzętu, jaki był, jak to wszystko, ta produkcja się odbywa. No i tak się zaczęło. Zacząłem się tam doszkalać praktycznie, ale później przeszedłem też w tej branży, ale już do części poligraficznej. I tam spotkałem się właśnie jak powstaje druk. I przez 30 lat pracowałem jako zecer, maszynista typograficzny, krajacz. I kiedy to zaczęło wszystko kończyć się, postanowiłem wrócić do tego, co zaczynałem. I tak ta przygoda z książką, z oprawą, nie tylko, trwa do dzisiaj. To jak każda technologia ma swoje plusy i minusy. Dzisiaj, żeby szybko wydać, to więc maszyny są potrzebne. A że ta książka nie jest tak często używana, no to zdaję egzamin na tyle, na ile. Ale żeby coś zrobić do jakiegoś większego użytku i sposobem takim, jak kiedyś się robiło, no to maszyna tego nie dokona. Jeśli się dostanie taką książkę, która już była używana, no to jest podniszczona. Trzeba ją rozłożyć na czynniki pierwsze, na te składki, pooddzielać od siebie, wyreperować papierem. Później ponownie trzeba ją uszyć. I później następuje już dalszy proces technologiczny poprzez przycięcie tej książki, wyokrąglenie grzbietu, zrobienie okładki ręcznie. Jeśli ktoś potrzebuje, to się zrobi napis. Poprawiam jeszcze instytucjom jakieś dokumenty. No i tu wtedy tych książek jest no nieco więcej. Kilkanaście, kilkadziesiąt, ale to już rzadko, bo i to pomału umiera. Zostali jeszcze notariusze, którzy akty notarialne mają jeszcze w formie papierowej, a tak resztę to już odchodzi to wszystko do lamusa. Najważniejsze jest, żeby miała wygląd zewnętrzny, to trzeba się postarać przy tym, żeby zrobić napis
bo ja robię taką techniką, jak to kiedyś się jeszcze robiło. A to zabiera sporo czasu i nie zawsze za pierwszym razem się uda. Więc czasami zrobię dwie okładki, robię coś ciekawszego, którąś wybiorę. Cenią tą książkę sobie jaką pamiątkę po kimś. Ci chętnie przychodzą, a ci pozostali to raczej wolą iść sobie zrobić jakąś tam techniką współczesną, aby tylko było.